Jak zdrowia u was? Jesteście gotowi rozstrzygnąć ta bitwa? Nie! Ty musisz być przede wszystkim gotowy. Ja myślę, że ten finał, mimo przebiegu całej bitwy, przeciągniemy trochę dłużej, po 45 sekund zamiast 30, na temat i bez tematu. I pamiętajcie, zwycięzca, oprócz widocznej tu lampy, którą postawię na środek, co by nikt się nie mylił, oraz większych okolicznych prezentów oraz geszynków schowanych do kapelusza, zgarnie tytuł. Tytuł wiadomy. Wiesz, o co walczysz? Gotowy? To raz, dwa, trzy! 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 Kto zaczyna? Goofy zdecydował się zacząć w finale, więc wielkie larmo na zachęty! Zobaczymy, jak to się skończy, wiemy, jak się zaczęło. Jedziemy z duszą kpina. Chce mi się gibać, no to się wygina. Jesteście wszyscy ziomek pojebani, że żeście mnie tutaj wybrali. Jestem tak naprawdę jak Miami. Słońce sobie świeci, gdzie jest cień? Ja to wiem, ale ty tego nie wiesz. Słońce mi tak ziomek napierdala w banie, jakbym se odwiedził dom Miami. Miami? Miami, titi, to co ty gadasz, to mi ziomek wisi. Tak jak kurwa ta koszulka. Dajcie mi zioło, bo nie mam ziółka. Super masz ziomek, czapkę Summer Speed. Wiesz co ci powiem? Budę ziomek pi. Budę ziomek pi. Budę ziomek pi. Hip-hop łącza niedzieli, to tęga rozkmina. Ja nie mam tu fanów, to moja rodzina. Dlatego kurwa pod palmami, tam Krycha się uczył z punchline'ami. Gdzieś tam kurwa w Bułgarii palmy były, tam same kurwa dobre koty były. Powiem ci teraz, tutaj ziomeczku, ja jestem kurwa po piwku i leczku. Piję sobie tutaj budeczkę, nie trafiłem na żadną piseczkę, trafiłem na dobrego ziomalka, dlatego w szyję. Zaraz pójdzie warka, Bożko wleci też. Zróbcie hałas, halo Kem! I teraz i ostateczne wejścia, bez tematu, łapy w górę! Lecimy, wszystkie, mało! Mam się rapować, czy mam sobie śpiewać? Mam nadzieję, że kiedyś to by będę zrywał sobie z drzewa. Ale teraz to drzewa nie ma. Mam sobie flaszkę z wodą, 40%, by mnie to po pani kopie. Bez tematu, to o czym ja mam ziom nawijać? Nie wiem. Wymyślam sobie rzeczy, potem wsadzę je na kija. Rozmieniacie to? Rzeczy na kiju. Wymyśliłem kurwa tyle rymów, że tu nie ma kurwa tylu. Tylu. Co dalej kurwa mam nawijać? Ziomek, wsadzę cię na kija. Będziesz co tam wisiał? Jak moja koszulka. Tak jak już mówiłem, jestem kurwa głupi, te siano wczoraj zakupiłem. I ostatnie potencjalne wejście tej bitwy. Łapy w górę, raz jeszcze. Jestem ze Szczecina, to jest tęga rozkminka. Jak wygram, to zajebie absyd Smitha. Zajebie absyd i Bożkowa. Chuja się, każda dobra głowa. Pozdro dla kolegi, co ma dredy. Nigdy nie będziemy, jak nie koledzy. Ja cię szanuję, tym ruchasz łapą. Wszyscy kurwa za tobą łapią. Wszyscy kurwa, to jest kiep. Rozjebie wszystko, tak tu jest. Widzimy się o 20, tam na free. Jak Summer Speed, tam są drzwi. Rok temu tak było, ta sama koszulka. Rozjebie go, taka moja rulka. Taka moja, kurwa rola. Wieczorem może, nagram pornola. Jak jakaś ze mną, to na miotu skoczy. Dlatego kurwa, że mam ładne oczy. Czy uważacie, że w tej finałowej walce lepszy był Goofy? Czy Kaba? Jeszcze raz, czy Bitwę o Kemping 2016 powinien wygrać Goofy? Czy Kaba? W takim razie
gdzie myślę, że zdaniem publiki wygrywa Kaban i otrzymuje nagrodę w postaci złotego banana. Złoty banan dla ciebie, oraz lampa od chuja.